Dobrze, ja tutaj Wam rzucam piękną prelekcję, już widzę od Mateusza, jeśli ktoś nie, nie kojarzy Mateusza, to warto wejść na jego stronę, na pewno zaraz podam na czacie nie. linki i Mateusz, no cóż, zostawiam to live tam? dla Ciebie. Live jest dla mnie dobra. Na YouTubie mam trochę opóźnienie, więc ja jeszcze samego siebie nie widzę. <gry> e, ale mam nadzieję, że czat będzie chociaż e, dla mnie e, tutaj na żywo, bo będę zadawał pytania czasem. Dobra, e, to tak. E, mieliśmy jak to Szymon stwierdził, że mamy raz trudniejszy, raz łatwiejszy temat. To przed chwilą mieliśmy trudne FPG, więc przychodzę teraz ja z bardziej może powiedziałbym filozoficznym tematem, czym różni się język C dla pc dla komputera od języka C dla mikrokontrolerów. <taki>, Taki dosyć śmieszny temat. Mam nadzieję, że się tutaj spodoba. Więc yy, najpierw się przedstawię. Nazywam się Mateusz Salamon i w skrócie można powiedzieć, że jestem programistą embedded od wielu lat już, nie wiem, 7-8 lat gdzieś tam programuję mikrokontrolery głównie. Yy, jestem również blogerem, piszę własnego bloga pod yy, adresem msalamon.pl. Blog jest poświęcony głównie tematyce programowaniu mikrokontrolerów, a w szczególności STM32. W tym się aktualnie specjalizuję i sobie po prostu piszę na ten temat bloga. Prowadzę również sklep z elektroniką, sklep MSalamon.pl. Można u mnie kupić różne zestawy deweloperskie, moduły itd. i Więc zachęcam zobaczyć, co mam w ofercie tutaj. I jestem również twórcą kursów online o programowaniu embedded. Mam na koncie w tej chwili trzy kursy o STM32, o FreeRTOS-ie i o języku C, więc tutaj też zachęcam zapoznać się z moimi rzeczami. Nawet widzę, że tutaj Szymon wrzucił na na chat link dotyczący języka C, czyli bieżącej tematyki. No to <laughs> mam do Was takie pytanie, w zasadzie najważniejsze. To czy macie pojęcie, czy w ogóle wiecie, albo może zgadniecie, Czym różni się język C od ten, yy, dla pc od tego dla mikrokontrolerów? Ja tutaj poobserwuję czat, zobaczę, czy ktoś zgadnie, yy, bo zaraz będę o tym opowiadał. I... No, jestem, jestem ciekaw. <laughs> bo tak się rozróżnia tutaj jeszcze C dla czyli C 32 prawda? A więc zobaczymy. Nie wiem, jakie jest opóźnienie coś koło pewnie 20-30 sekund to się napije. Tutaj bardzo potrzebuję Waszej odpowiedzi. Jeszcze nic na czacie nie ma? Chociaż jedna. <laughs> nikt nie wie, nikt nie wie, czym się różni. No dobra, nie będę czekał w nieskończoność. O, jest pierwsza odpowiedź od inżyniera domu kompilator. No też, też, ale o sam język pytam. Czym się różni sam język? Dobra. Widzę, że zadałem bardzo trudne pytanie, więc, yy, więc tutaj odpowiem niczym. <laughs> Język C sam w sobie niczym się nie różni. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo, do widzenia. Nie no, trochę żartowałem, yy, ale tak nie do końca, bo yy, prawda jest taka, że na pewno każdy z Was spotkał się z tym stwierdzeniem, że mamy C dla VR-ów, C dla STM32 i tak dalej, co nie? Albo z takim dziwnym pojęciem jak czysty C. To jest w ogóle śmieszne pojęcie. Bardzo często się z nim spotykam. Między innymi w takim wypadku, że jak ja powiem, nie wiem, ktoś kupił u mnie czujnik i nie wie, czy działa, czy nie, pisze bibliotekę. Więc mówię, no to sprawdź w Arduino, czy ten czujnik w ogóle działa. I obraza, i przecież ja nie piszę w Arduino, ja piszę tylko w czystym C, nie dotykam się. Więc, więc o co chodzi w ogóle z tym czystym C? Albo. Znaczy, czym jest ten czysty C, albo jeszcze lepiej, czym w ogóle jest brudny C? Ja zawsze tutaj w odpowiedzi mówię, no spoko, no to jak piszesz w czystym C, no to zobaczmy, jak wygląda ten brudny, nie? Albo no, dotknij się tego brudnego C, co on ci zrobi, prawda? I czy w ten brudny C ma jakieś niedozwolone rzeczy, jakieś brzydkie sztuczki, triki, czy on robi coś źle, czy tam piszemy jakieś wulgaryzmy w tym języku C? Dlaczego on jest taki brudny? Ale może zacznijmy od samego początku. Widzę też, że na czacie spływają odpowiedzi. No, jakbym wiedział, to bym nie słuchał. No, tak, <laughs> że niczym. No, czyli to powiedziałem, że niczym się nie różni. Nie trzeba się martwić pamięcią. No, to, to też, to też bezpośredni dostęp do rejestrów. O, no, właśnie tutaj ten czysty C to jest do, dostęp bezpośredni, a brudny. Zaraz to rozwinę. Ale zacznijmy od tych słów kluczowych. Tak wygląda. Podstawowe 32 słowa, czy słów, jak to się tam odmienia, dla e, pc dla języka C dla pc Mamy takie rzeczy jak jakieś: breaky, casey, fory, whiley, volatile, bardzo chętnie używany w embedded, prawda? Return, reg register to akurat mniej. E, no ale to jest podstawa, nie? A jak wyglądają podstawowe słowa z języka C dla AVR-ów? Właśnie tak. Czy widzicie jakąś różnicę? Bo ja nie widzę. To jest dokładnie te same 32 słowa kluczowe. A dla STM32? No tak. Jeżeli ktoś zauważył, no to tutaj mi się na prezentacji zmienia, że dla avr i dla STM32, natomiast język jest ten sam. Czy mi piszemy dla, dla PC-ta, czy mi piszemy dla AVR-a, czy dla STM32? I czy ten język C jest wszędzie faktycznie taki sam? No, wychodziłoby na to, że tak, po tych słowach kluczowych, prawda? Więc Warto by było się zastanowić, skąd w nas y, bierze się ten podział na język C dla PC-ów i język C dla mikrokontrolerów i to jeszcze dla każdej z rodzin mikrokontrolerów. Bo jeszcze można by powiedzieć, że y, jeżeli będziemy chcieli programować PIKi, no to weźmiemy C dla PIKów, prawda? Y, skąd to się bierze? I zwłaszcza osoby początkujące idą za tym podziałem, y, więc gdzieś muszą ten podział pierwszy raz zobaczyć, że się spotykają i że później powielają takie rzeczy. I zastanówmy się tutaj wspólnie, o co chodzi z tym podziałem na język C dla pc ów avr ów STM-ów, pików itd., itd. Po pierwsze, łączymy język z danym mikrokontrolerem i gdy podchodzimy pierwszy raz w życiu do mikrokontrolera, to prawdopodobnie nie znamy również języka żadnego wręcz programowania, więc Musimy łączyć naukę architektury mikrokontrolera i to, jak on działa, jak się nim posługiwać, z nauką języka. I często właśnie jest to język C. I obydwa zagadnienia są, jeżeli je rozłączymy, to one są dosyć trudne. Zarówno język C jest dla osoby, która nigdy nie miała styczności z programowaniem trudny, i zarówno mikrokontroler to już w ogóle jest trudniejszy, bo tam wchodzi sprzęt i znajomość elektroniki tak, i tak dalej. Więc. Jeżeli uczymy się tych dwóch rzeczy jednocześnie, no to coś może nam umknąć, zarówno po stronie języka C, jak i po stronie mikrokontrolera. I najczęściej właśnie umyka nam, bo dodatkowo materiał, który uczy dwóch rzeczy naraz, musiałby być niesamowicie długi. Bo na przykład książka, która jest pisana z myślą o mikrokontrolerach, ona ma w sobie tam jeden, dwa rozdziały z języka C. Ale musi niesamowicie skrócić opowiadanie o tym języku, żeby w ogóle ta książka była książką, a nie dwunastotomowym y, y, jakimś tym zbiorem. Bo no, po prostu tego będzie za dużo. Jeśli mamy do przeczytania książkę, która ma tysiąc stron, to podejrzewam, że nikomu się nie chce, bo to zajmie dużo czasu. Nawet jeżeli wdrożymy jakąś zasadę typu 10 stron dziennie, to i tak zajmie nam to ile. Tysiąc na 10 potrafimy liczyć? 100 dni, 3 miesiące. To trochę długo, prawda? I. No, głównie skraca się ten język C w książkach do mikrokontrolerów, bo jakby yy, znając podstawy, podstaw języka, jesteśmy w stanie tym mikrokontrolerem się posługiwać. I skoro jesteśmy przy książkach, no to istnieje masa dobrych książek tylko i wyłącznie do języka C. Są takie dla mikrokontrolerów, są takie tylko do języka C. I te książki do języka C. One omawiają każdy najmniejszy zakamarek. Mam to 400-500 stron i omawiają wszystko, co w tym języku C, ale mam takie wrażenie, że nadal niewystarczająco wszystko dobrze omawiają, bo jeżeli ktoś taką książkę przeczyta, przychodzi do mnie i chce się uczyć mikrokontrolerów, no to okazuje się, że nadal nie potrafi posługiwać się wskaźnikami. Mimo, że w tej książce coś o wskaźnikach jest, to nie jest wystarczająco dużo. Mam wrażenie, że tam mało praktyki jest często w tych książkach, więc te wskaźniki na ogół, jak ktoś zaczyna z mikrokontrolerami, no to leżą, prawda? A język C, zarówno i w PC-tach są wykorzystywane, wskaźniki i na mikrokontrolerach, prawda? Więc powinniśmy po takiej lekturze książki chyba coś potrafić. No i mi się bardzo podoba stwierdzenie, że jeśli chcesz dobrze poznać język C, no to weź książkę Stevena Praty. Język C, Szkoła Programowania. Jest to. Chyba najpopularniejsza, e, i wydaje mi się, że najbardziej szczegółowa książka do języka C i ja mam pewien problem z takimi książkami. Nawet e, przyznam się tutaj, tylko nikomu nie mówcie, że ja praty w całości nigdy nie przeczytałem. <laughs> Ale uczyłem się kiedyś w taki sam sposób języka C. Bo jak byłem na studiach, no to ktoś mi powiedział, e, weź Symfonię Grębosza, e, bo wtedy jak uczyliśmy się tego C, to było na topie. No i po naszych grupach programisty, programistycznych, po naszych grupach na studiach chodziła ta symfonia. Weź sobie, przeczytaj, i będziesz bardzo dobrze programował w C. No i jako, że miałem na Politechnikę, wtedy mieszkałem we Wrocławiu, to na, na, na Wrocławską jeździłem gdzieś tam z krzyków z daleka, 40 minut w jedną stronę potrafiłem jechać, no to ja tą książkę czytałem po prostu sobie w tym tramwaju, tam i z powrotem, jak dojeżdżałem na uczelnię i całą przeczytałem w tramwaju, ona miała chyba 600 stron i no i co mi z tego czytania było? No, mogłem się skupić w trakcie jazdy i tak dalej, tylko po przeczytaniu tej książki, ani tym bardziej teraz, nie potrafię dobrze programować w C. Wtedy jako tako używałem tego C, w trakcie studiów jako C z klasami. To, te, to jest też piękne określenie na języka C. I nie korzystając z tego C w pełni, z tej książki jakby coś wyniosłem, natomiast. Nie wyniosłem żadnych dobrych praktyk z programowania. Wiedziałem, jakie są elementy, wiedziałem, co tam można zrobić, natomiast nie wiedziałem, jak to, jak to wykorzystać, jak w ogóle dostosować te elementy języka do mojego zastosowania. Więc z takimi mm, książkami, no to ja mam ogólnie problem z takimi pełnymi. I niestety tak samo będzie z książkami pełnymi do języka C. E, mają one wszystko, totalnie wszystko o języku C, ale jeżeli chcesz programować mikrokontrolery, to niestety, ale nie wszystko będzie Ci potrzebne, co w tych książkach się znajduje, więc one są dobre. Jeżeli już coś języka znasz i chciałbyś na przykład pogłębić swoją wiedzę o, o C, no to wtedy pff, jak najbardziej korzystać z takiej książki i tam rozwijasz się, prawda? Natomiast, żeby ruszyć, to one według mnie nie są najlepsze, bo one za dużo wiedzy Ci przekażą i tak jak ja po, tym, y, po tej symfonii jeżdżąc tramwajem, nadal nie będziesz programować w C. I w tych książkach jest jeszcze tych ogólnych. Jest jeszcze taki problem, że tam jest masa przykładów dla PC'ta. Korzystamy z konsoli, korzystamy z klawiatury, obsługujemy pliki, zapis do plików, odczyt plików i tak dalej, jakieś uchwyty do plików. No i generalnie to jest fajne, prawda? Natomiast na mikrokontrolerze tego nie ma. Nie mamy konsoli takiej, bo Standardowej, bo tam jest standardowe wejście i wyjście. Nie ma zdefiniowane dla mikrokontrolera konsoli. Nie mamy klawiatury, nie mamy tym bardziej systemu plików. Musi musimy tam się posiłkować jakimiś kartami SD i tak dalej, i tak dalej. I więc takie łatki dla e, tych książek dla e, całego języka C właśnie dostają łatkę, że to jest C dla pc bo my tam korzystamy z konsoli, my tam korzystamy z klawiatury, z systemu plików i tam na bieżąco są takie mini projekty właśnie powiązane z tymi trzema rzeczami i tego na mikrokontrolerze nie ma, więc ten C jest dla peceta, prawda? A jak wygląda z książkami dla mikrokontrolerów? Bo naturalne jest to, że jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, to szukamy właśnie książki i książek dla mikrokontrolerów również troszkę jest, no nieważne do jakiego, to zawsze coś tam znajdziemy, nowsze, starsze i, i tak dalej, więc Część z nich już od samego początku, kiedy weźmiesz książkę do ręki, wprowadza podział, bo samym tytułem już sugerują, że to jest specjalny język C dla danego mikrokontrolera. I wybieramy też na samym początku, jeżeli chcemy się uczyć, avr -y, bo ktoś nam powiedział, że AVR-y są małe, że są proste, mają mało rejestrów, no i generalnie idzie tam się szybko uczyć, prawda? Nie są to rzeczy trudne, więc bierzemy AVR-a. No i Dostajemy e, takie dwie książki Tomasza Francuza i Mirka Kardasia. Swoją drogą te książki są dobre. E, czytałem obydwie. One są dobre. I tylko chciałem zwrócić uwagę właśnie na tytuł, że tu już Tomasz Francuz, język C dla mikrokontrolerów, więc automatycznie, podświadomie albo świadomie, <laughs> raczej pod, e, łączysz. Że ten język C jest z AVR-em powiązany, ten, który znajduje się w, tym, w tej książce. I faktycznie tu jest wytłumaczony język C, bardzo skrótowo, z tego co pamiętam, około 80 stron. I podobnie jest tutaj Umirka, trochę inny tytuł, ale też mikrokontrolery AVR i język C, też jest to połączenie, prawda? I, i, I tu też język C jest wytłumaczony bardzo skrótowo i dosyć dobrze, natomiast, no. Jest później e, dużo przykładów tego C konkretnie na AVR-ach. Mam jeszcze jeden taki fajny cytat, e, na elektrodzie chyba go znalazłem, bo jeżeli mamy takie podziały i książka wprowadza ten podział i jakoś panuje takie przeświadczenie, że to są różne języki, no to właśnie ktoś tutaj szukał, że nie było kursu do STM-ów i szuka kursu języka C napisanego pod kątem mikrokontrolerów ARM STM32. E, no i właśnie też my już jakby szukamy tego C, który jest skrojony pod dany mikrokontroler. Tam później była dyskusja, że, że tak naprawdę dowolnego języka C możesz się nauczyć, czyli tego jednego, że, że to nieprawda, że ten C jest dla stm 32, że musisz się tylko posługiwać językiem, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my już po prostu mamy zakodowane, że my szukamy tego C dla konkretnego zastosowania. I Prawda jest taka, że my po przeczytaniu takiej książki, na przykład do AVR-ów Tomasza Francuza albo Milka Kardasia, jesteśmy bardzo dobrze na ogół obeznani w programowaniu avr w języku C. I sam takie książki czytałem, dlatego mogę je tu wymienić, bo znam je, i sam bardzo dobrze czułem się w tych avr -ach. Myślałem, że dosyć dobrze posługuję się tym nie dość, że językiem C, no to jeszcze AVR-ami. Miałem takie wrażenie, prawda? I... Problem przyszedł u mnie na przykład, gdy chcieliśmy przeskoczyć z AVR-ów na STM32. No bo co wtedy robimy, jeżeli znamy C dla AVR-ów, a chcielibyśmy zacząć ze STM32? Czego wtedy szukamy? Może macie jakiś pomysł? Ja się nie piję, bo kurde suchota bierze. Dobra, piszcie na czacie, czego szukamy, a ja już Wam powiem. <laughs> szukamy książek z C dla STM32. Jakby ten C miał być zupełnie inny, prawda? No a tak nie jest, bo nie ma takiej książki pisania w C. Ch chyba nie ma na rejestrach, tak jak było to dla AVR-ów u Francuza i Kardasia. Do STM-ów pisze się, czy znaczy są książki napisane już z użyciem frameworków przy pomocy SPL-a, starsze książki, których już nie polecam, no i nowsze przy pomocy hale i jakby. Jest jeden poradnik z elektrody bardzo popularny na, na rejestrach do STM32, ale no, książek generalnie nie ma. I te frameworki pomagają nam ujarzmić dużo bogatszy sprzęt i który jest dużo bardziej skomplikowany, bo tam jeszcze wchodzą no, masa różnych rzeczy, jak chociażby kontroler przerwań jest zupełnie inny. Jest to trochę ciężej obsłużyć, więc taka książka która omawiałaby to wszystko jeszcze z wykorzystaniem co do jednego bitu w rejestrach i tak dalej, No ona miałaby z 2000 stron, więc dlatego pisze się w frameworkach. I, I później jak ja na przykład polecę taką książkę do STM32, no to słyszę, że pst, pst, ej, ale to przecież jest złe, bo ja bym chciał pisać tego STM32 e, właśnie w czystym C. Pisałem w czystym C na AVR i tego samego szukam dla STM32. No i Niestety, problem, nie? bo my, my, te książki są w tym brudnym C napisane. I jak to jest z tym czystym C? Czy on jest lepszy y, od tego y, Hala, czy tam SPL-a, czy Arduino? No, odpowiadając tak w skrócie nie, bo to wszystko zależy od zastosowania. Bierzesz duży młotek do dużych gwoździ, mały młotek do małych gwoździ, prawda? Więc y, to nie jest takie zero-jedynkowe, jakby się chciało. Tutaj nasz świat niestety nie jest cyfrowy i jest więcej stanów niż 0 i 1. I okazuje się też czasem, że ten czysty C, przekazywany chociażby w książkach, nie jest taki do końca czysty, jak to na przykład było zdefiniowane powiedzmy w ANSI C. I problem polega na tym, że mamy dosyć specyficzne przykłady, jak chociażby dla STM32 czy dla AVR-ów. I musimy. Jednocześnie w takich książkach czy w kursach wytłumaczyć ten język C i jego konkretne zastosowanie w tym konkretnym mikrokontrolerze. Mikrokontro musimy nauczyć się posługiwać języka C w taki sposób, żeby używać mikrokontrolera, więc to jest taka, e, bardzo dużo tutaj kompromisów musi iść przy, przy takiej nauce, prawda? Że jeśli, jest takie fajne, mi się podoba to zawsze, że dla AVR-ów, że jeśli chcesz umieścić coś w pamięci flash, na przykład jakąś zmienną albo tablicę, to za nazwą zmienną dodajesz program i jest wszystko ekstra, nie? Znacie program? Na pewno znacie program, jak programowaliście w AVR-ach. I to będzie dla AVR, prawda? I ten program to jest ponoć ten czysty C. A jak będzie w STM32? Jeżeli my dopiszemy program w STM32 do, do, do kompilacji do jakiejś zmiennej, to niestety to nie zadziała. No i okazuje się, że my niby pisaliśmy w tym czystym C, uczyliśmy się tego czystego C, dostaliśmy tutaj takie polecenie programem i to działa tylko i wyłącznie dla AVR-ów. I pytanie, dlaczego? Znaczy, pytanie jest takie, że, że to musi być jakiś inny C. To już jest wystarczający chyba dowód na to, że C dla AVR. Trochę się różni od C dla STM32, prawda? Bo tu mamy takiego progmema, a tam nie ma takiego progmema jeszcze. Obok progmema mamy coś takiego jak eeprom i wtedy ta zmienna leci do pamięci eeprom. No, czy widzisz tutaj gdzieś jakiś progmem? Jeszcze z wielkich, z wielkich liter napisany? Gdzie mamy? To jest chyba alfabetycznie. nie? Mamy register i mamy long, ale pomiędzy L -a, a R powinno być P i tego progmema nie ma. No to jak to w końcu jest? Czy to jest ten język C dla AVR-ów, ten progmem, czy nie? No, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że to jest właśnie ten specyficzny przykład użycia języka C w kontekście tego danego, czy danej rodziny mikrokontrolerów. I problemem nie jest to, że ten język się różni, tylko problemem jest brak zrozumienia albo czasem nawet wytłumaczenia, co ten program robi. Bo program to jest tylko definicja, a pod tą definicją znajduje się atrybut, i to uwaga. Powiedzmy z czystego C, bo da się go używać wszędzie. I to jest taki specjalny atrybut, który po prostu mówi o tym linkerowi, że tą zmienną ma wsadzić w specjalny obszar pamięci. I teraz, jeżeli my taką, takiego progmema, taki obszar w pamięci w skrypcie linkera wpiszemy, dla STM32, zajmiemy tam jakiś mały rejon, może myślę w pamięci RAM, nieważne gdzie, jak dobrze to opiszemy, plus jak my dodamy taką definicję gdzieś w głównym, w dużym nagłówku do STM32, program i ten atrybut, to nagle okaże się, e, że to zacznie również działać na STM32, tylko no, po prostu tego nie ma domyślnie, bo to jest tylko definicja, to jest tylko atrybut e, z, z języka C, który jest domyślnie gdzieś zdefiniowany w AVR-ach. No i mam taki śmieszny case z życia wzięty z dosyć niedawno. Z dosyć niedawna. Jakiś czas temu prowadziłem jeden z liveów o języku C, bo ostatnio trochę nauczam języka C. I przyszedł taki pewien pan widz. Ja tam już nawet nie pamiętam kto to był, ale najważniejsze o co on się pytał i co on mówił. Bo za, ja opowiadałem właśnie coś podobnego jak dzisiaj, że ten C dla AVR-ów, dla STM-ów to jest jedno i to samo, że po prostu e, ten core się nie różni, po prostu C to C. I on zaczął mi się pytać, że, że skoro ten C jest taki sam dla AVR-ów i dla STM32, to jak ja wytłumaczę takie coś dziwnego? Że jeśli chodzi o zmianę stanu na pinie, to w AVR-ach piszemy coś takiego, port C... I tutaj mamy sumę, że tam jeden przesunięty o pin C7. A dla STM-ów, jeżeli chcemy zmienić port, stan na pinie, to piszemy coś takiego. No kurde, przecież to wygląda zupełnie inaczej, prawda? No i dalej, dalszy przykład, dalsze pytanie. Było, no a jak chcemy skorzystać z konsoli, no to na PC-cie piszemy print F i wszystko mamy. Wszystko jest. Dostajemy jakiś tekst na konsoli. A na AVR-ze nie dość, że musimy napisać własną funkcję, jeżeli piszemy w tym czystym, najlepszym, najprawilniejszym y, języku C, no ale jak piszemy w Arduino, to mamy serial print. No a na STM32 jeszcze inaczej mamy. Musimy użyć tego HAL UART transmit i to wtedy idzie po uart i musimy, mało tego, jeszcze jakąś dodatkową konsolę odpalić. No i przecież to jest kompletnie... No, Inny język, prawda? Nawet widzimy tu, że to inne są polecenia. Tutaj ten pin, jakieś w ogóle wielkimi literami, a tutaj jest jakaś funkcja. Przecież to jest inny język. No i właśnie taki, ten pan, e, mój widz, e, szedł właśnie w taką, powiedzmy, teraz ostatnio modne słowo narrację, że, że to jest zupełnie coś innego, nie? że ja opowiadam jakieś bzdury. No i właśnie dlatego próbujemy jakoś. Używać tych podziałów, e, dzielić czy szukać różnych książek, bo, e, bo widzimy naocznie, że te polecenia powiedzmy już się różnią, i brakuje nam i brakuje nam takiego zrozumienia, czym te polecenia są, bo jaka jest prawda, jeżeli chodzi na przykład o tą zmianę pinu. Bo dla STM32 to była funkcja. To nie było czyste przypisanie, no, czyste już sam używam tego słowa. To nie było przypisanie bezpośrednio do rejestru. Tylko było wywołanie funkcji, która pod spodem ma właśnie podobne przypisanie jak to, co wykorzystywaliśmy w AVR-a. Więc ostatecznie ten port C i GPIO to one są definicjami. A pod definicjami są gołe adresy. Więc jeżeli schodzimy tak piętro w dół, piętro w dół, piętro w dół, zarówno na AVR-ze i na STM32, to się okaże, że my tak naprawdę wywołując tę zmianę pinu, dokładnie i na AVR-ze i na STM32 ostatecznie wpisujemy do jakiegoś rejestru pod jakiś adres jakąś konkretną wartość. I to co my widzimy u góry, tak jak na przykład STM32, to nie zależy od języka C. To zależy od tak zwanego frameworku, którego użyjemy, a nie od samego właśnie języka C. Bo, bo też na PC-cie, na STM32 masz na ogół hala teraz, no to jest ten framework, ale też chciałem o PC-cie powiedzieć, że masz zdefiniowane wyjście standardowe jako konsolę i ty w tej konsoli uruchamiasz program i program otrzymuje dostęp do wyjścia standardowego, który jest właśnie tą konsolą. Natomiast na mikrokontrolerze nie ma zdefiniowanego wyjścia standardowego. Trzeba, je, trzeba to zrobić samemu. A dlaczego trzeba to zrobić samemu? A, to za chwilę. <grych> ty, jak trzeba to zrobić? Po pierwsze, możesz, to jest najciekawsze, możesz powiedzieć printowi, temu co używaliśmy na pececie, w jaki sposób pisze się jeden znak. I jeżeli ty powiesz temu printowi, no to... Tam trzeba taką funkcję napisać, no to ten print korzysta z tej funkcji, i jeżeli ten print wie, jak wypisać jeden znak, to jest tam ostateczne ogniwo, jedno znak, żeby wypisało, to okazuje się, że my tej funkcji print również możemy użyć i na avr ach i na STM32. Wystarczy wskazać printowi, jak wysyłać jeden znak, na przykład na UART. Albo możesz po prostu korzystać z funkcji, które działają na UART-cie i zamiast printfa. Używać po prostu tego Transmit UART w Halu, czy tam serial.print na Arduino, i tak dalej. Tu masz jedno z dwóch, co nie? I, i to w końcu, co, w czym jest ta różnica między C, a, a PC-ów, między C dla PC-tów a C dla mikrokontrolerów? Bo tak e, trochę się tu nagadałem, natomiast chciałbym wskazać wskazać różnicę, ale nie między e, konkretnie między językami. A w tym, jak się tym językiem posługujemy, bo po pierwsze mamy, dysponujemy innymi zasobami na każdym mikrokontrolerze i na każdym, no, no nie, no PCC nie, ale PC jest dosyć uniwersalny, natomiast między mikrokontrolerami mamy inne zasoby. I na PCcie mamy od ręki mnóstwo bonusów, jak właśnie konsole, klawiaturę, system plików. I, to, yy, I na mikrokontrolerze nie będziemy tego mieć. To z tego względu, że z tego względu, że po prostu na mikrokontrolerze nie ma tego zdefiniowanego. A to wszystko przez to, że każdy sprzęt jest inny i wymaga innego podejścia, czy bardziej innego traktowania również. Natomiast PC są ujednolicone. Tam na górze jest system operacyjny. I to system operacyjny korzysta z driverów, które są niższego poziomu. I jakby, jakby być takim bardzo, bardzo ciekawskim, na przykład na poziomie bios rozważać te wszystkie operacje wejścia i wyjścia, to może się okazać, że pc pc na takim bardzo niskim poziomie też jest nierówny, bo ma inne układy do uart bo ma inne układy do SPI-a, na przykład inaczej się obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na tej warstwie wysokiej, wysokiej, w sprintfa z konsoli korzystamy po prostu. W ten sam sposób, i jeżeli napisałbyś, e, czy nawet mamy tego printfa napisanego dla mikrokontrolerów, i tylko podamy mu ten driver, jak wysłać jeden znak, to również printfa możemy wszędzie w ten sam sposób używać. Po prostu to jest kwestia tego, że mikrokontroler każdy jest inny, e, no i nie ma takiego systemu operacyjnego wysokiego poziomu. Po drugie, różni się to tym między PC-em a mikrokontrolerem. Że e, różnie z tego języka korzystamy. Zwłaszcza między pc a mikrokontrolerem e, jest tutaj ta różnica, bo często wykorzystujemy w tym języku czegoś więcej, czegoś mniej, z czegoś korzystamy troszeczkę inaczej e, i to może też trochę mylić tutaj, e, szczególnie osoby początkujące, że jak czytałem tą książkę z C dla PC-a. To, korzystaliśmy, to nie korzystaliśmy, prawie w ogóle, ze wskaźników czy z operacji bitowych, natomiast na mikrokontrolerze już tak. I to też może wprowadzić w jakiś dziwny błąd myślowy. Yy, I też trochę inne konstrukcje budujemy z wykorzystaniem C na PC-tach i na mikrokontrolerach, chociaż nie aż tak y, bardzo tutaj. Natomiast chciałem wskazać jeszcze tylko kilka elementów, y, które w mikrokontrolerze. Częściej wykorzystujemy z tego języka C. I po pierwsze operacje bitowe. To jest, no, tak jak tu napisałem, chleb powszedni w Embedded, ale niekoniecznie na PC. -cie. Na PC chętnie korzystamy z całej zmiennej, mamy dużo pamięci, nie musimy oszczędzać, nie wpisujemy nic do rejestrów, a rejestry w mikrokontrolerze są upakowane, w sensie, że jeden, każdy pojedynczy bit może odpowiadać za coś innego. Więc nie musimy tego dzielić i tak dalej. A, to też napisane. Tak samo na układach zewnętrznych. O, na przykład nie wiem, mamy jakiś RTC, albo mamy jakiś wyświetlacz czy coś. Tam również są takie małe rejestry. Więc, żeby tam zmienić jedną rzecz, no to musimy odebrać jakiś bajt, bitowo zmienić i odesłać z powrotem, prawda? I. Zmiana bitu jeszcze na mikrokontrolerze, jako że jest część, części używane, no to wprowadza takie śmieszne pojęcie jak maskowanie bitowe. I tego na PC, jak coś tam programowałem, to jakoś nie, nie spotkałem się, żeby było tego dużo. Drugim takim elementem, który się bardzo intensywnie wykorzystuje, no to są wskaźniki. Tylko. Znaczy, wskaźniki, bo w mikrokontrolerze wszystko jest wskaźnikiem. Jeżeli piszemy coś na rejestrach, to te rejestry to tak naprawdę są jakieś dane pod konkretnym adresem. A jeżeli my podmieniamy albo czytamy dane pod jakimś adresem, to to jest wskaźnik. I jeszcze w embedded jest taka inna, znaczy inna, kolejna zasada, że unikamy kopiowania, kopiowania danych z miejsca na miejsce. Jeżeli chcemy sobie coś. Przesłać, na przykład z, powiedzmy, z UARTa do jakiegoś algorytmu liczącego, albo z ADC zbierać próbki wysłać do algorytmu liczącego, to dużo prościej, dużo szybciej, wydajniej jest przekazać sam adres do tego bufora, niż kopiować do funkcji. Na PC można by się pokusić o jakieś kopie, żeby nie zniszczyć oryginału, natomiast na mikrokontrolerze nie mamy na tyle pamięci, żeby próbować takie rzeczy robić. No i z tych wskaźników no, korzysta się pff, niesamowicie mocno. I wskaźniki na mikrokontrolerze zwłaszcza są wykorzystywane też do tak zwanych callbacków. To jest taki mechanizm pozwalający, tak w skrócie mówię, na to, żeby pozwolić w Twojej bibliotece skorzystać z czyjegoś kodu bez naruszania funkcji. W sensie callback, wywołanie zwrotne. O. Dajemy takie miejsce poprzez wskaźnik, żeby wskazać na funkcję do wywołania. I to też dużo problemów sprawia. I też na, na PC. -cie. Jak programowałem, to trochę tego było, ale nie tak jak na mikrokontrolerze, i nie sprawiało to aż tyle problemów. No, i jeszcze chciałem powiedzieć nieco o bibliotece standardowej. W takim sensie, że StDLib trochę różni się od ten, co jest pisany na peceta, od tego, co są dla mikrokontrolerów. Tylko nie różni się w takim sensie, że jakieś funkcje są, a jakieś nie ma. Chociaż. Pamiętam, że kiedyś brakowało funkcji ATOI w AVRGCC i tak się drapałem w głowę, o co chodzi. Trzeba było, trzeba było swoją implementację gdzieś tam pisać. Natomiast ten stdlib różni się implementacją, bo tak jak mówiłem, w wypadku wyjść i wejść standardowych mamy inny sprzęt, mamy inny procesor, mamy inne instrukcje, mamy e, inne wielkości pamięci i tak dalej. I printf na przykład jest biblioteką standardową. I jest dosyć ciężką biblioteką, jeśli chodzi o zastosowanie na mikrokontrolerach, więc można z niego korzystać, sam z niego często korzystam, sprintfa, i tak dalej. Natomiast jest wiele lekkich alternatyw pisanych z myślą do wykorzystania na mikrokontrolerach. Plus jeszcze mają taką fajną właściwość te alternatywy, że są odporne na tak zwany reentrant, że można to używać w FreeRTOSach różnych. I jeszcze jeden temat Dynamiczna alokacja pamięci. Zawsze, zawsze poznajemy dynamiczne alokowanie pamięci, jeżeli uczymy się języka C. Zwłaszcza na komputerze. To jest taki, no, uczyłem się i na studiach, i, i gdzieś w książkach też to widziałem. Natomiast mało kto wspomina, że to jest tak naprawdę zła praktyka dla embedded, bo funkcjonalność kusi, żeby sobie tam powiedzmy w locie tworzyć zmienne, kasować zmienne i tak dalej. Natomiast. To potrafi przynieść wiele złego na mikrokontrolerze, zwłaszcza, że w embedded lubimy, jak wszystko jest przewidywalne, wszystko je można no, przewidzieć, ma swoje konkretne ustalone adresy i tak dalej. No i taka dynamiczna alokacja również potrafi złego, dużo złego przynieść, i też nawet sam standard Misra C zabrania korzystania z STD-libowego maloka i, i kaloka, więc. Poznajemy często na samym, nawet na samym początku drogi, gdzieś tam z językiem C, jak mamy tworzenie zmiennych i zaraz przychodzi A, wiesz, że możesz na inny sposób i wtedy ciśniemy dynamiczną. Natomiast na mikrokontrolerze to nie jest jakaś rewelacyjne. W sensie ja unikam jak mogę dynamicznej alokacji, bo, bo to, to jest złe i też zawsze polecam moim kursantom unikanie. No i takich niuansów, takich drobnych rzeczy jest więcej i jak widzicie, one nie wynikają z tego, że język C jest inny, tylko że my inaczej z języka C korzystamy. To jest właśnie ta różnica, to jest, ta, to, to, jest to doprecyzowanie, czym różni się język C od języka C dla mikrokontrolerów, więc generalnie niczym, ale jeżeli wchodzimy w jakieś niuanse, no to w używaniu już się tutaj zmienia. Więc przechodząc już do końca, podsumowując temat, no to jeżeli chcesz, programować w języku C, to musisz znać podstawy języka C. I, i a jeżeli chcesz programować AVR, -y, STM, -y, STM32, no to musisz znać podstawy tego jak działa właśnie ta konkretna architektura. Jeżeli bierzesz AVR, to musisz poznać jak ten AVR działa. Co ty możesz z nim zrobić? Jeżeli bierzesz STM, no to jak ten STM działa, co możesz z nim zrobić? Jak bierzesz ESP32? No to też musisz poznać jego architekturę. Jeszcze w SP32 tam dosyć fajną drogą poszli, bo jest coś takiego jak Espressif IDF, ale to nie jest, to nie jest temat na, na taką prezentację. Natomiast tam też pisze się w języku C. Po prostu korzysta się z języka C i tyle. I te dwie rzeczy, w sensie nauka języka C i nauka mikrokontrolerów, architektury, one tak naprawdę nie zależą od siebie. Możesz się osobno uczyć, jak działa mikrokontroler, osobno uczyć, jak działa, jak programować w języku C. Natomiast one bardzo dobrze się łączą. Bardzo dobrze się łączą tym, z tego względu, że poznając język C, możesz od razu programować mikrokontroler i widzieć na przykładzie, jak tego języka używać. Natomiast to kod pisany w C pozwala ci na obsługę sprzętu. I to jest jedno z takich ważniejszych zdań, yy, które chciałbym, żebyście zapamiętali, że to nie język C jest, jest z dedykacją dla mikrokontrolera, tylko my wykorzystujemy język C jako narzędzie, żeby ten sprzęt właśnie obsłużyć. O, coś mi się tu przywiesiło. No to jak jest z tym C dla mikrokontrolerów? Już tak do, dobiegając powoli do końca. Yy, takie sformułowania... Niestety albo stety, no, one istnieją i one będą się pojawiały. Sam czasem e, jakiegoś clickbaita zrobię na ten temat, e, więc e, najważniejsze, znaczy po prostu łatwiej uczyć się tej użytecznej części e, dla mikrokontrolera języka C, niż całego języka C. I Musicie być świadomi, że język C jest jeden. To, że my uczymy się po prostu w zastosowaniu do AVR-ów, do STM32, to nie do końca jest prawda, że ten język C jest inny. Po prostu inaczej z niego korzystamy. To jest bardzo ważne. Jest narzędziem, które my używamy do programowania, a nie czymś, co jest ściśle powiązane z mikrokontrolerem. No i generalnie ja również pomagam w nauce języka C, więc jak ktoś ma ochotę. To tutaj ciutkę się zareklamuję, że język c.pl albo jeżeli link nie działa, to jest drugi c dla mikrokontrolerów.pl. Zapraszam, pomogę również tutaj w języku c w, pod kątem mikrokontrolerów. Nie? Ja tu też tego beta użyłem, że język c dla mikrokontrolerów, ale nie wskazuję dla konkretnej rodziny, dla której uczę tego języka c. Generalnie pod wykorzystanie na mikrokontrolery. I to by było tyle z mojej prezentacji, mm, więc dziękuję bardzo, że mogłem wystąpić. Trzeci rok z rzędu, bardzo fajnie. Tak, e, tak, mam dobrze. nadzieję, że już będziecie wiedzieli, czym się różni język C dla PC, to od tego dla mikrokontrolerów i od czego to tak naprawdę zależy, że my, e, że my takie sformułowania po prostu mm, używamy, że tak po prostu traktujemy ten C dla AVR czy te, C dla STM32. Tak, tak, dzięki wielkie Matausz.